Dobra. Cześć, witajcie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Dzisiaj ciekawy temat chyba poruszę. Znaczy, będzie trochę o Minecrafcie i będzie o Kwasandzie. Nóżki zabierz, synu, bo przestawiasz mi kamerę. A dlaczego... znaczy, te osoby, które nie są zainteresowane grami, niech nie poddają się od razu. To będzie temat taki... Co jest grane? Dobra, wiem, mnie nie widać. Jesteś taki duży. Co? Jesteś taki duży, że cię nie widać. Powiem, że taki malutki. Taki malutki? Taki. No teraz już lepiej, nie? Tak. I wspomnę też trochę o Kwasandzie, bo to jest taki dosyć mocny temat ostatnio w internecie. On przez dłuższy czas prowadził serię Minecrafta, nazywaną Senność, bardzo ciekawą zresztą. I w pewnym momencie, zupełnie niedawno, rzucił to w diabły. Odszedł... O mój Boże, Miszor. On ma cię. Mój syn ma gorsze strony. Dobra, wrócę do tego później, bo jednak się nie da. Ja planowałem, ale się nie da. Miszorku, trochę jesteś niegrzeczny za bardzo. Ja nie jestem niegrzeczny, ja jestem zabawny. A, to przepraszam. Hej, ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Drugi raz próbuję już podejść do tego, jednak zdecydowałem się na kuchnię. Mój syn bardzo dzisiaj jest żywiołowy i nic by z tego nie wyszło. A temat mam jeden. Jak wspomniałem, będzie trochę o Kwasandzie, bo to taka dosyć głośna historia, przynajmniej w tych kręgach, w których ja się obracam. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to też jak wspomniałem, może jednak spróbuję wysłuchać mnie do końca, bo to jest taki temat pod rozważanie kolejny i trochę dotyczy YouTube'a. Jeżeli ktoś Kwasanda nie kojarzy, to facet robił serię Minecrafta. Bardzo przyjemną, bardzo charakterystyczną, taką nietypową. Ona się nazywała Senność i zdobywała dosyć dużą popularność. Ale to tyle. I w pewnym momencie Kwasand uznał, że to go nie bawi. Nie bawi go to, co robi i postanowił zupełnie porzucić tą działalność. To spotkało się z reakcją jego widzów dosyć momentami niemiłą. I ja wam popowiem coś takiego. Kwasand zakończył swoją działalność filmem, którym, no, trzeba przyznać, był troszkę niemiły wobec niektórych osób. Być może sobie zasłużyły na to, być może nie. Ja tego nie oceniam, każdy ma sposób swojej komunikacji i bardzo dobrze, że cokolwiek powiedział. Ale ja wam powiem coś takiego. Ktoś kiedyś pośród tych kanałów wszystkich, z którymi ja współpracuję przy akcji Playnext, powiedział mi coś takiego. Ja nie pamiętam, kto to był. Może to UCTSG, może Zacha, może Brzydki Burak, a może nie Zapominajka. Ktoś powiedział mi z nich, że jeżeli chcesz tak naprawdę poznać i ocenić swoich widzów, to powiedz im, że kończysz działalność i zobaczymy, jak się zachowają. I to mi przypomniało jeszcze inną sytuację. Kiedyś Marek Niedźwiecki, jak odchodził z Trójki, to było całkiem niedawno, on przeniósł się do innego radia, ponieważ uważał, że, no, że musi spróbować czegoś innego, że jak tego nie zrobi, to już nigdy nie będzie miał szansy. Teraz na szczęście wrócił do Trójki. Ku naszej radości. Jego wiernych widzów. Jego wiernych słuchaczy. No więc i on też, opowiadając o swoim odejściu z Trójki, mówił, że dostał bardzo wiele ciepłych listów, pokrzepiających taki, ale też dostał bardzo dużo niemiłych listów. Ludzi, którzy byli źli na niego, że pokierował swoim życiem w inny sposób, niż oni chcieli, żeby pokierował. To dosyć ciekawa jest kwestia. I Kwasanda spotkało to samo. Z tym, że jego odejście było trochę bardziej widowiskowe. Momentami takie... Może negatywne nawet, tak bardzo niemiło wyrażające się o widzach. I on też dostał trochę listów pozytywnych, ale też dużo negatywnych. I ja wam powiem, jak Kwasanda znam z rozmów głównie i z jego prac. I mogę powiedzieć tylko jedno. On nad Minecrafta przekładał jakiś artystyczny przekaz. I to widać w jego dalszych pracach, które publikuje pod pseudonimem From Mad Artist. To jest, wyobraźcie sobie taką sytuację, z czym on się spotkał. On wykorzystał Minecrafta, żeby coś dać od siebie, coś od serca. I nagle okazało się, że jest dużo widzów, którzy nie doceniają tego przekazu, ale doceniają bardziej Minecrafta. To tak jakby rzeźbiarz zrobił fenomenalną rzeźbę, fantastyczną, po prostu rewelacyjną i naprawdę przyciągającą uwagę, a widzowie dookoła przychodzili i mówili: ale masz fajne narzędzia, ale fajne dłuta, ale świetne. I tak mniej więcej z takim czymś spotkał się Kwasand, a na domiar złego ludzie, którzy byli jego widzami, nie mówili o tej rzeźbie, tylko mówili: kurczę, kiedy jeszcze następnym razem pokażesz te swoje narzędzia?
kiedy pokażesz swoje dłuta i przyrządy do rzeźbienia. Tak to wyglądało i on miał prawo się zdenerwować z tego powodu. Oczywiście można to rozwiązać na wiele sposobów, ale on postanowił porzucić Minecrafta i skupić się tylko na tym, co mu dawało największą radość, czyli przekazywanie rzeczy, przekazywanie jakichś informacji na swój charakterystyczny sposób. I to wymaga sporo odwagi i warto to uszanować, bo rozstanie się z 20 tysiącami widzów w dosyć widowiskowy sposób i potem oczekiwanie na to, kto tak naprawdę interesował się nim jako człowiekiem, jako jakimś tam artystą. Jego przekazowi jeszcze wiele brakuje, żeby go nazwać artystycznym, ale on zmierza w tym kierunku i ja to pochwalam. No to jest, taką sobie ścieżkę wybrał i warto to uszanować. Powiedział przy tym, że dziękuję Rockowi, który ma 54 lata, co trochę mnie osłabiło. Mam 34 lata, ale nie gniewam się, no, żeśmy zresztą już rozmawiali na ten temat. No i podsumowując, YouTube to bardzo jest ciekawe miejsce. Ja jestem daleki od przeprowadzenia jakichkolwiek socjologicznych eksperymentów, ale gdyby ktoś miał na to ochotę... Wodę chcesz? Jejku, ale jesteś krzykacz. Dzisiaj nie pokazałeś najlepszego oblicza, synku, coś mi się wydaje. Ale to nic. No więc podsumowując jeszcze raz. YouTube to jest zadziwiające miejsce. I niestety czasami jest tak, że człowiek, który produkuje filmy, ma widzów, którzy mają go zupełnie w nosie tak naprawdę. Interesuje ich tylko to, żeby im dostarczał w regularnych odstępach czasu coś, co ich interesuje. Jeżeli tego nie zrobi, to będą dla niego bardzo niemili. I Kwasanda to spotkało w paru miejscach i mnie też to miejscami spotyka, chociaż produkuje bardzo dużo różnych materiałów. I myślę, że bardzo dużo osób publikujących na YouTube ma taki problem, że widzowie, których należy szanować, bo to jest normalne. Posiadanie dużej ilości widzów nie jest tylko satysfakcją samą w sobie, ale jest dowodem na to, że to, co publikujemy, jest dla kogoś ważne. Ale są takie momenty, że nagle okazuje się, że że dla kogoś to nie jest odbieranie człowieka, który ten film stworzył, tylko poszukiwanie takich najprostszych przyjemności po prostu płynących z oglądania i zupełna olewka wobec osoby, która chce coś przekazać. No i tyle. Ja, broń Boże, nikogo nie oskarżam. To jest tak na ten film Kwasanda, który oznajmiał jego odejście, dużo osób zareagowało bardzo gwałtownie, nie tylko dlatego, że on przestaje kręcić filmy o Minecrafcie, ale też dlatego, że do serca sobie wzięły to, co on powiedział i uważają być może, że Kwasand uważa ich za winnych swojego odejścia. To jest tak, no czasami reagujemy gwałtownie, dopiero po jakimś czasie możemy to przemyśleć i spokojnie zareagować. No i dobrze, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. Mnie na pewno interesuje. Interesuje mnie to, jak się potoczą losy użytkownika, który się zwie From Mad Artist. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa.